Witajcie. Przyjrzyjmy się teraz zabezpieczeniom systemów komputerowych. Jeśli sieć energetyczna jest przestarzała albo źle skonfigurowana, może dochodzić do przepięć lub wyłączeń prądu. Skutkiem może być uszkodzenie zasilacza, spalenie procesora, pamięci lub elementów płyty głównej. Wtedy tracisz dane, sprzęt, wszystko. Dlatego często stosuje się różnego rodzaju listwy antyprzepięciowe z filtrami i możliwością wyłączenia zasilania. Innym typem urządzeń są zasilacze awaryjne zwane UPS. Urządzenie to jest wyposażone w akumulator o wysokiej sprawności, który magazynuje prąd pobrany z sieci elektrycznej podczas normalnego działania komputera, jednocześnie spełniając zadanie listwy zasilającej. W razie zaniku energii przekazuje zgromadzony prąd do komputera. Dzięki temu, pomimo braku zasilania z sieci, komputer i urządzenia peryferyjne nadal działają. A co z innymi zabezpieczeniami? To już są kwestie techniczne. Po pierwsze, zainstaluj alarm lub ogranicz dostęp do pomieszczeń, gdzie przechowujesz drogi sprzęt lub istotne dane. Mogą to być kamery, czujniki ruchu uruchamiane po godzinach pracy. Wybór należy do Ciebie. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia fizyczne, wszystko zależy od tego, na jakim sprzęcie pracujecie. Są na przykład specjalne linki, którymi można przytwierdzić sprzęt. A jeśli pracujecie na Macach, są specjalne obudowy kryjące sprzęt, na przykład z tyłu monitora. Wszystko zależy od tego, jakie środki chcesz przeznaczyć na ochronę. Sprawdź teraz poziom zdobytych wiadomości, wykonując test umieszczony na platformie. Pamiętaj, że jest on oceniany. Powodzenia!